Stany Zjednoczone po raz kolejny kierują na Ukrainę broń i wsparcie finansowe. Pakiet, jaki zatwierdził Senat, jest warty blisko 40 miliardów dolarów. Każdego miesiąca Ukraina potrzebuje miliardów na obronę, mówił w opublikowanym nagraniu prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. Dla Ukrainy obrona przed rosyjską agresją oznacza każdego miesiąca dziurę w budżecie w wysokości około 5 miliardów dolarów. Jeśli mamy sprostać w tej wojnie o wolność, to potrzebujemy natychmiastowej i pełnej pomocy finansowej. To jest wasz wkład w wasze własne bezpieczeństwo. Wspólnie musimy powstrzymać rosyjską agresję. Potężne środki na dozbrojenie Ukrainy dalej wydają Amerykanie. Senat przyjął wczoraj ustawę o nowym pakiecie, którego wartość sięga 40 miliardów dolarów. Środki mają być przeznaczone między innymi na uzbrojenie, pomoc dla uchodźców, a także pomoc gospodarczą. Teraz ustawę musi podpisać jeszcze prezydent Joe Biden. Ponadto Biden ponownie skorzystał z mechanizmu, który pozwala mu na transfer broni bez zgody Kongresu w sytuacji nadzwyczajnej. Z zapasów Pentagonu do Kijowa trafi dodatkowo sprzęt warty 100 milionów dolarów.